dyskusji na temat przyszłości energetyki, dyskusji na temat wyjścia od węgla, zwłaszcza węgla kamiennego, bardzo często używany jest argument dotyczący spraw społecznych, że będą utracone miejsca pracy, że pogorszy się status finansowy wielu rodzin. Jeżeli popatrzymy na to w sposób całościowy, to znaczy taki, ile miejsc byśmy utracili w związku z odejściem od węgla kamiennego i brunatnego, a ile moglibyśmy stworzyć miejsc pracy lepszych, bezpieczniejszych, o wyższej jakości, to dotyczących energetyki odnawialnej czy poprawy efektywności, to wyraźnie widać, że ta zmiana byłaby bardzo pożądana i korzystna. Ponadto aspekt dotyczący ewentualnego bezrobocia jest nadmiernie używany. Dzisiaj na Górnym Śląsku bezrobocie wynosi rzędu 3-4%. Górnicy dołowi nie mają żadnych problemów z tym, ażeby być zatrudniony w innych branżach ze względu na swoje dobre techniczne wykształcenie. 50% górników to dzisiaj są osoby, które mogą pójść na wcześniejsze emerytury. Tak więc głównym motorem, który powoduje spowalnianie zmian, to są liderzy związków zawodowych, dla których utrata poszczególnych zakładów, czyli wycofywanie się z węgla, zamykanie się z kopalń, jest właściwie podcięciem szansy bycia kimś ważnym. Dlatego też oni starają się podsycać te różnego rodzaju negatywne skutki, które wcale nie są takie znaczące. W Niemczech już około 500 000 ludzi zatrudnionych jest w energetyce odnawialnej. To jest 10-krotnie więcej niż w Polsce. Trzeba także powiedzieć, że energetyka odnawialna, jak i poprawa efektywności energetycznej, to jest przede wszystkim tworzenie lokalnych miejsc pracy. Lokalnych to zatrzymywanie młodych ludzi na małych miasteczkach, na terenach wsi i niepowodowanie zaburzeń demograficznych, które dzisiaj dotykają Polskę. A więc na ten aspekt miejsc pracy trzeba by w sposób całościowy spojrzeć. Nie ma takiego spojrzenia w dokumencie polityki energetycznej, w krajowym planie. Jedynie, w cudzysłowie, straszy się ludzi bezrobociem. Zapraszam Państwa na następną wypowiedź dotyczącą elektromobilności.